Witam Was wszystkich. Ja mam na imię Szymon, a wyglądacie Newsy, czyli cykliczny program informacyjny uczniów chorzowskiego katolika, produkowany przez zespół Kółka Medialnego. W dzisiejszym odcinku proponujemy Wam nasz subiektywny przegląd najważniejszych wydarzeń roku szkolnego 2017-2018. Dowiecie się m.in. kto wygrał zeszłoroczne wybory do samorządu uczniowskiego, co było tematem kolejnej żakinady, kto został nowym dyrektorem naszej szkoły, a także zobaczycie, jak wyglądał komers klas trzecich gimnazjum. Serdecznie zapraszam. Poprzedni rok szkolny zaczęliśmy już z grubej rury, a właściwie piłki, ponieważ wśród uczniów klas liceum odbyły się szkolne zawody w piłce nożnej Copa Katolik. Co tu dużo mówić, poziom był wysoki, a do sportowej walki stanęli nawet nauczyciele, którzy utworzyli swoją własną reprezentację. No niestety dostali łomot. Ostatecznie zakończyliśmy lato w Starochorzowskim Domu Kultury imprezą After Summer Party. Dzięki naszemu samorządowi, jak zawsze na tego typu wydarzeniach panowała gorąca atmosfera i zabawa w najlepszym wydaniu. Kadencję na stanowisku przewodniczącego samorządu uczniowskiego zakończyła Beata Kołodziej, a erę swoich rządów rozpoczął Dominik Szyga. Tak jak każdego roku, uważnie przyglądamy się poczynaniom naszego samorządu. W tym miejscu warto również wspomnieć, że już niebawem kolejne wybory. Czy masz już swojego kandydata? Uczniowie naszej szkoły wystawili koncert charytatywny Dżungla. Wyśmienity przykład na to, że w katoliku łączymy ludzi o różnych charakterach. A dzięki współpracy tworzymy wyjątkowe rzeczy. A przy okazji pamiętamy o pomaganiu bliźnim. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. The scared geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The number. W styczniu magister inżynier Wojciech Kolarz, wieloletni i zasłużony dyrektor naszej szkoły, zakończył piastowanie swojego urzędu, a jego stanowisko zajęła magister Dorota Delawska, która od razu po objęciu stanowiska ruszyła do ciężkiej pracy. A ostatnimi czasy pracy na tym stanowisku nie brakuje, bo nasza szkoła wciąż się rozrasta, rozwija i staje przed kolejnymi wyzwaniami. W imieniu uczniów witamy raz jeszcze i życzymy powodzenia. Jak co roku w trakcie karnawału, w Starochorzowskim Domu Kultury odbył się kolejny uczniowski bal katolika. Dzięki samorządowi szkolnemu i ciężkiej pracy jego opiekunów, bal kolejny rok z rzędu przyciągnął większą ilość uczniów. Ponownie chętnych do udziału w balu było więcej niż biletów. Pamiętajmy, że dobrą zabawę szanują u nas nie tylko uczniowie. Od wielu lat bal katolika dla nieco starszych sympatyków szkoły organizuje profesor Beata Kopciuch.
Zaprasza na niego rodziców i nauczycieli. Ale oni są jacyś mniej poważni. Kolejna tradycja naszej szkoły to żakinada, czyli epicka impreza, którą fundują wszystkim uczniom naszej szkoły aktualni maturzyści. Tym razem przenieśli nas do naprawdę odległych czasów, bo aż w epokę starożytności. Klasa 3U i 3P sprostały trudnemu wyzwaniu i spokojnie możemy powiedzieć, że żakinada 2018 była pełna mocnej, niczym pioruny Zeusa, pozytywnej energii i na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów. My już ostrzymy sobie zęby na żakinadę 2019 i nie możemy się doczekać, co będzie jej tematem. Gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Świętego Józefa oraz w parafii Świętego Antoniego w Chorzowie mogliśmy usłyszeć rozśpiewany chór pani Aleksandry Jóźwik podczas koncertu pieśni patriotycznych. Cała szkoła mogła wziąć udział w koncercie pieśni religijnych Sakrosąg. Anielska i wesoła atmosfera tak wypełniły cały budynek SDK-u, że dostaliśmy przecieki z nieba, że sami święci zaczęli się zastanawiać, czy aby na pewno nie pomylili się z wybraniem miejsca na swoje wieczne życie. Plecak pełen grzechu, wypełniony aż po brzegi. Muszę szybko jechać do spowiedzi. Co wierzy, spowiada, mówi, że jest wszystko spoko. Również w czerwcu, a dokładnie 7 czerwca, były klasy 3 gimnazjum bawiły się z nauczycielami na swoim komersie. Co tu dużo mówić? Takie rzeczy tylko i wyłącznie u nas w Katoliku. Akcentem, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Tak oto wyglądał cały poprzedni rok szkolny. A jak będzie dalej? Czas pokaże. Żegnam się z Wami i mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. W kolejnym wydaniu jedynego takiego programu, z którego dowiecie się, co słuchać w naszej szkole. Innymi słowy, do zobaczenia już niedługo w kolejnym wydaniu newsów.